podobno najładniejsza sala tutaj. Myślę, że przede wszystkim najciekawsza sala. Trzeba zacząć tak naprawdę od tego, o co w ogóle chodzi w sali szekspirowskiej. Ta sala ma jedną nietypową funkcjonalność. Cała widownia, która tutaj się znajduje na środku, jest wyposażona w mechanikę sceniczną, która pozwala na zjechanie tą widownią na dół, demontaż foteli i tak naprawdę w tej sali można grać spektakle w takim trybie, że widownia jest tylko i wyłącznie na tych balkonach tutaj dookoła, natomiast aktorzy grają na środku sali. Można sobie ją również w dowolny sposób wystopniować. Ona może być płaska, ona może być na środku, może być z boku. Tutaj, jak widzicie, to jest bardzo wiele segmentów, które można poruszać w kompletnie jak gdyby różny i niezależny sposób. Stąd taka jakby bardzo ciekawa konstrukcja i nietypowa tej sali. Ja osobiście znam tylko dwie takie sale, czyli Tomi i Teatr jeszcze szekspirowski w Gdańsku. Ma też oczywiście normalną, standardową widownię, którą widzicie. Natomiast przechodząc do stricte kwestii technicznych tej sali, to jest sala troszeczkę też z inną akustyką, bardziej przeznaczona do takiej reprodukcji mowy bez jak gdyby systemu nagłośnienia, gdyby posiada dużo bardziej żywą akustykę. Natomiast jest tu też oczywiście system nagłośnienia służący do dogłaśniania pewnych elementów, czy nagłaśniania instrumentów czy aktorów znajdujących się na scenie. Z czego on się składa? Mamy główne grona złożone z trzech głośników JBL AM o propagacji 60x40 stopni. W związku z tym, że zrobiliśmy symulację w IZE, musieliśmy zastosować dodatkowe dogłośnienie, które tutaj znajduje się nad basami. I to jest tak naprawdę dogłośnienie, które nagłaśnia praktycznie prawie, że połowę tej widowni tutaj na dole, ale też te boczne części balkonu dolnego. To jest dosyć nietypowy kształt. Tu przewidzenie tego, co się stanie z systemem nagłośnienia bez wykonanej symulacji, jest bardzo trudne, ponieważ ta sala jest okrągła, a zapewnić musimy poprawne nagłośnienie również tych balkonów okrągłych, które znajdują się dookoła sali. To też się nie da jak gdyby obejść takiej sytuacji, że ten system musi grać po wszystkich ścianach tej sali. Wyobraźcie sobie, że chcielibyśmy tutaj na przykład włożyć system liniowy, rozmieszczony prawo-lewo, no to mogło to być dość ciężkie. Też mielibyśmy odbicie od wszystkich powierzchni, w tym tych balustrad, jak gdyby balkonów. Dlatego ten system nagłośnienia tutaj jest taki właśnie standardowy i też ma taką szeroką propagację wynikową, czyli 120 stopni, żeby to był taki prawdziwy LR. Tak naprawdę, żeby osoby siedzące na każdym z balkonów miały szansę usłyszeć prawy i lewy głośnik. Dopełnieniem tego jest 6 basów VTX B18. Dzięki temu można tutaj zagrać też normalny koncert tak naprawdę. Nie tylko spektakl teatralny. Tak jak powiedzieliśmy na początku, chyba najciekawsza z tych wszystkich sal pod kątem wyglądu. Technologicznie bardzo prosta. To, co mówiłem, że jednak tutaj nam przyświeca prostota. Mamy tutaj Sandcrafta V3000. I oczywiście bardzo dużo przyłączy scenicznych w różnych miejscach rozmieszczonych, do których możemy podpiąć instrumenty czy też monitory odsłuchowe. Znajdujemy się obecnie w amplifikatorni sali szekspirowskiej. Tutaj, jak widzicie, jest dużo mniej wzmacniaczy, ponieważ tutaj nie ma systemu imersyjnego, tylko w tej sali mamy tradycyjny system LR plus dogłośnienie typu front fill, in fill i dodatkowo mamy też 4 basy. Słowo prostota dalej nam towarzyszy. Jak jest skonstruowana jak tutaj cała dystrybucja sygnałów? Sygnały tak naprawdę ze wszystkich przyłączy ściennych wchodzą znowu na krosownice bantamowe. Następnie z tych krosownic wychodzą na stagebox do miksera V3000. Gdybyśmy chcieli tutaj zagrać koncert front monitor, jest to też możliwe, tylko trzeba by po prostu przynieść mikser też z innej sali, co jest oczywiście możliwe. Dopięcie go do Dante i praca na zasadzie gain sharingu. Tak więc znowu w tej sali można tak naprawdę zrobić praktycznie wszystko. I tak naprawdę, jak widzicie, ten system jest dość prosty. Wyjście po prostu z miksera,
analogowe wpięte jest do wejść wzmacniacza. Cały processing możliwy, w wypadku tej sali akurat FIRY, i cały processing, jeśli chodzi o konfigurację częstotliwościową, jest zaimplementowany właśnie we wzmacniaczach Crown serii DCIN. Tak więc prostota. Cała oczywiście ta amplifikatornia jest spięta z amplifikatornią główną poprzez światłowód, czyli jak gdyby cała sieć Dante ma również połączenie z tym miejscem. Znowu mamy kolejną szafę, która jest odpowiedzialna za system multimedialny i system wizyjny. Musimy być ostrożni, ponieważ w tej chwili w tej sali odbywają się próby. I tutaj, jak widzicie, matryca AMX DGX 32x32, krosowana do różnych przyłączy ściennych. Dodatkowo procesor AMX-a NX3200, który, tak jak widzieliście na tablecie, zarządza z całym systemem multimedialnym. Znowu serwer, media serwer Pixery, w tym momencie akurat nieuruchomiony, ponieważ nie jest wykorzystywany. I elementy systemu inspicjenta, czyli procesor BSS, który obsługuje wejścia, wyjścia dla systemu inspicjenta. System podglądu, pętla indukcyjna, również dostępna w sieci, jak gdyby Dante. W zasadzie prosta sprawa, prawda? Wszechobecny Netgear. Wszechobecny Netgear, i tu jeszcze, jak pokażesz na przykład tak, to na każdym z tych Netgearów mamy dostępne VLANy. Sterowanie urządzeń ClearCom, czyli system inspicjenta. ClearCom AS67 to są anteny do systemu FreeSpeak i sieć Dante. I tak naprawdę na wszystkich przełącznikach mamy dostępne wszystkie, jak gdyby, te VLANy, wszystkie te podsieci. Tak więc możemy w każdym przełączniku krosować różne rodzaje sygnałów TCP/IP. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Raz, dwa, trzy.